Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim i Państwa gościem jest prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szołemej. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Panie prezydencie, jak się pan rządzi Wałbrzychem? Ja bym powiedział, że nie rządzę Wałbrzychem, tylko staram się gospodarzyć razem z radnymi, z mieszkańcami, z moimi współpracownikami. Myślę, że są powody do satysfakcji, ale są też powody do jeszcze większej pracy, zmartwienia, problemy. Wałbrzych nie był łatwym miastem, nie jest łatwym miastem w każdym tego słowa znaczeniu, ale wydaje mi się, że spora część mieszkańców miasta dostrzega zmiany. Myślę, że w większości pozytywne. Jedni przecierają oczy ze zdumienia, a inni wciąż krytykują. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że byłoby bardzo dziwne, gdyby nie było tych, którym nie wszystko się podoba. To jest naturalne. Takie są społeczeństwa, takie są społeczności. Chodzi zawsze o to, i na tym polega istota demokracji, samorządności, żeby było tych, którzy dostrzegają pozytywne zmiany, więcej, chciałoby się powiedzieć, znacząco więcej niż nie chcę powiedzieć malkontentów, ale tych, którzy dostrzegają, że mogłoby być lepiej. I myślę, że to jest naturalne, ja z tym trzeba żyć, z tym się trzeba pogodzić i starać się, żeby było tych zadowolonych mieszkańców jak najwięcej. Ja nie mogę powiedzieć, że celem jest, żeby wszyscy wychwalali, bo to byłoby nienaturalne, a nawet bym powiedział niebezpieczne. Przeżywaliśmy już takie etapy w historii i... Zostawmy na ten etap, tak. Panie prezydencie, Wałbrzych to pasmo ostatnio inwestycji dużych. Remontujemy szkoły, są różnego rodzaju inwestycje drogowe, duże bym powiedział, nawet są budowane mieszkania komunalne. Jeszcze sfinalizowana Akwazdrój, aha, i jeszcze stara kopalnia. Czy według pana to nie za dużo w kontekście rozpoczęcia i zakończenia tych inwestycji? Myślę, że mógłbym to spuentować trochę żartobliwie, że oceniamy po tym, jak się kończy, ale tak naprawdę to są wszystko inwestycje, które jednak mają charakter bardzo precyzyjnie określonych terminów i tych terminów się żelazną konsekwencją trzymamy. Proszę zwrócić uwagę, że skoncentrowane są te zmiany, te wielkie projekty inwestycyjne na rzeczach absolutnie najbardziej potrzebnych. Nie ma w mieście nikogo, kto by kwestionował, że trzeba remontować drogi, można powiedzieć, na potęgę, dlatego że zaniedbania były ogromne. I mimo trudności, bo na przykład na ulicy Wrocławskiej cały czas trwa ruch, udaje się zachować przejezdność. Zaczynamy drogi wczesną wiosną remontować i do połowy roku mamy skończone. Przykład Makuszyńskiego, Sokołowskiego, Palisadowa, teraz Sikorskiego. Więc chcę powiedzieć, że jestem niezwykle wyczulony na takie trwające miesiącami i latami inwestycje, które rzeczywiście od pewnego momentu stają się dla mieszkańców, dla inwestorów. A czy to prawda, inwestorów, że pan osobiście odwiedza takie budowy? Wielką udręką. Oczywiście, że odwiedzam. Przykładem takim, jeśli pozwoli pan, że skończę myśl, proszę, takiej bardzo inwestycji, którą odziedziczyłem z całym, że tak powiem, bagażem problemów, to był Akwazdrój. I mogę powiedzieć, że głęboko odetchnęliśmy razem z całym zespołem ludzi, z którymi współpracowałem, że zakończyliśmy sukcesem ten obiekt. On jest właściwie pięknie funkcjonuje na etapie właściwie znajdowania swojej roli w całym aglomeracyjnym pomyśle na wypoczynek i myślę, że ma przed sobą dobry czas. To była taka duża inwestycja ciągnąca się. Trochę podobna jest stara kopalnia z zupełnie innych powodów. To jest zabytek, to jest odkrywanie historii tak naprawdę codziennie, ale też jesteśmy już bliżej końca zdecydowanie.
Natomiast wszystkie pozostałe inwestycje, a więc mieszkania, a więc szkoły, a więc żłobki, przedszkola, termomodernizacje, z żelazną konsekwencją trzymam się ustalonych terminów, chyba że coś nieprzewidzianego. Odpowiadając na pytanie, odwiedzam te wszystkie inwestycje. Mam wielką satysfakcję ze współpracy z firmami wykonującymi, z inżynierami, którzy pewnie też są zadowoleni, że pracują dla kogoś, że jest zainteresowanie inwestora, że jest żywa współpraca, że nie polega to tylko na przecinaniu wstęgi. Jesteśmy w ciągłym kontakcie telefonicznym. Tak samo było w szpitalu, gdzie osobiście nadzorowałem albo starałem się uczestniczyć w tych budowach, bo przecież nie jestem inżynierem. I wydaje mi się, że to się sprawdza, tak? Wykonawcy mają poczucie troski inwestora. Trochę to jest wywieranie również presji co do jakości terminu, no ale to są pieniądze publiczne, więc... A czy jakieś przeciwności, jakieś problemy się wytwarzają? Jest ich całe mnóstwo. Przede wszystkim te inwestycje zwykle prowadzimy w miejscach, w których latami nic się nie robiło, tak? Już nie mogę, że wspomnę tylko o ulicy Wrocławskiej Armii Krajowej, która nie była robiona od pewnie 60 lat w sposób jakiś kompleksowy. A więc odkrywamy szyny tramwajowe, niezinwentaryzowane cieki wodne, odkrywamy nowe gazociągi, które trzeba przełożyć i tak dalej, i tak dalej. To jest najtrudniejsza droga w mieście. Właśnie jak zrobimy drogę krajową 35, czyli ulicę Wrocławską, ulicę Armii Krajowej, w mniejszym stopniu Sikorskiego i kawałek niepodległości, to znaczy, że problemy drogowe w Wałbrzychu przestaną istnieć. Nie uda się to bardzo tak szybko, ale myślę, że przyszły rok będzie już właściwie po jakby przekroczeniu tego półmetka i sądzę, że już nawet w tym roku już mieszkańcy, kierowcy dostrzegą, że Sikorskiego będzie można jeździć bardzo wygodnie, podobnie tym odcinkiem Armii Krajowej. Panie Prezydencie, 10 miesięcy temu odzyskaliśmy Grodzkość. Co takiego wymiernego wałbrzyszanie mogą odczuć? No właśnie to, o czym mówiliśmy. Przede wszystkim bardzo istotne zwiększenie budżetu, znaczny wzrost możliwości pozyskiwania pieniędzy na modernizację, na odnowienie miasta, na jego przebudowę. Prosty przykład. Remont drogi krajowej 35, czyli ta Wrocławska Armii Krajowej Sikorskiego, to są pieniądze 50% ze środków ministra transportu z tak zwanej rezerwy subwencji celowej. Ona jest przewidziana wyłącznie dla miast grodzkich. Nie mogliśmy o to w ogóle sięgać. Dzisiaj sięgamy. To jest no, wiele milionów zaoszczędzonych pieniędzy. Nie bylibyśmy w stanie tego robić, gdyby nie w takim tempie i w ogóle w takim zakresie, gdyby nie ta pomoc. Ale to jest oczywiście mały tylko przyczynek do tego. Jesteśmy tak naprawdę my, Wałbrzyszanie, gospodarzem dużego, wierzę głęboko, że inni też to dostrzegają, rozwijającego się miasta, który ma swoją tożsamość, ma swoją podmiotowość, jest ważnym partnerem. Dzisiaj Wałbrzych jest liderem aglomeracji wałbrzyskiej. Gdybyśmy nie mieli statusu miasta grodzkiego, nie sądzę, że udałoby się przekonać 23 prezydentów, burmistrzów, wójtów, żebyśmy razem pracowali, bo ta podmiotowość, ta rola wiodąca miasta zawsze byłaby kwestionowana. A co z bezrobociem w Wałbrzychu? Ja bym powiedział tak, że chciałbym, żeby ono wynosiło tyle, ile we Wrocławiu, czyli 5%. To jest jeszcze przed nami ta droga, bo dzisiaj bezrobocie w samym mieście wynosi około 14,5-15%. Poważniejszym problemem jest bezrobocie w regionie, czyli w aglomeracji wałbrzyskiej. Ono wynosi tam różnie, około 30%. To jest bardzo dużo. To jest poza granicą absolutnie akceptowalną, bo poziom 10% jest takim trudnym problemem, natomiast jak to jest 30%, to mówimy o rzeczywiście ważnym problemie społecznym.
I powiem tak, że w samym mieście ta sytuacja jest znacznie, znacznie lepsza. Odrębnym zagadnieniem jest, powiedziałbym, profil tej grupy bezrobotnych, tak? Cała głębsza analiza tego, kto nie ma pracy i dlaczego. No i niestety tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że ciągle płacimy wysoką cenę wieloletniej monokultury przemysłowej, bo ogromna większość osób pozbawionych pracy w Wałbrzychu to są albo wprost, albo drugie pokolenie osób związanych z górnictwem, gdzie przywiązanie do miejsca pracy ma charakter, w wielu opracowaniach to się podnosi, zupełnie no, nieprawidłowo mocny, tak? Żeby nie użyć mocniejszych słów. Tak? Po prostu jest problem zainteresowania dla tych ludzi innym rodzajem pracy. Naprawdę czynimy bardzo wiele, aby te miejsca pracy stworzyć, choć miasto nie jest tym najważniejszym graczem na rynku pracy. Najważniejszym graczem to jest rząd, to są instytucje, które zachęcają inwestorów, a więc w tym przypadku strefa ekonomiczna. Ja tylko powiem, że od początku roku, od początku tych przemian, czyli powiedzmy od 2 lat, stworzyliśmy, myślę, że kilkaset już miejsc pracy, choć oczywiście każdy powie, że ciągle za mało. Ja przypomnę tylko, że mamy 60 konduktorów, którzy mają normalne miejsca pracy, zarabiają. Stworzyliśmy na budowach, które toczą się w Wałbrzychu, dróg, szkół, żłobków, starej kopalni Akwazdroju w ostatnim etapie, kilkaset miejsc pracy. Dzisiaj na każdego dnia na starej kopalni pracuje prawie 400 osób. To jest ogromny plac budowy. To są pieniądze, które my przeznaczamy na budowę czy na renowację tej starej kopalni. Ale również żłobki. Każdy żłobek to jest 20-25 miejsc pracy, szczególnie ważnych dla kobiet. Za chwilę uruchamiamy dom seniora na Rusinowie dla około 50 pensjonariuszy. To będzie około 45 miejsc pracy, szczególnie w takiej części miasta, gdzie obserwowaliśmy pewnego rodzaju większe trudności dla kobiet, szczególnie, które wyjątkowo trudno przekwalifikują się w pewnym wieku. I to jest dla nich szansa. Będziemy uruchamiać również budowę przy ulicy Andersa. No, nie wspomnę o mieszkaniach komunalnych. Na budowie na Podzamczu codziennie pracuje 150-200 osób. Czy to znaczące ilości? To jest właściwie problem bardziej bezrobocia strukturalnego niż dostępnej pracy. Staramy się to zmienić, staramy się różnymi metodami ułatwić to przekwalifikowanie, jak choćby coroczne czy 2 razy w roku organizowane praktycznie targi pracy. Panie prezydencie, sport. Wałbrzych jest kojarzony ze sportem znacząco. Czy według pana obrany kierunek, czyli rozwój wałbrzyskiego sportu, inwestowanie w sport to jednak dobry kierunek? Powiedziałbym, że ta decyzja o tym, że podejmujemy się aktywnej roli w kreowaniu, jakby w odbudowywaniu życia sportowego, to była decyzja wypracowana na posiedzeniach Rady Sportu, czyli właściwie grupy osób, kilkudziesięciu, którzy są historią i teraźniejszością sportu wałbrzyskiego. To są resentymenty Dni Chwały sprzed kilkudziesięciu lat, ale to są również pasjonaci teraz, którzy budują zupełnie nowy obraz tego sportu. Wszyscy bardzo chcielibyśmy, aby ten sport miał w życiu Wałbrzycha właściwą rangę. Myślę, że tylko naprawdę nieżyczliwy nie dostrzegłby tego, jak wiele się w ciągu ostatnich 2 lat zmieniło. Przypominam o tej bazie sportu. Akwazdrój, właściwie 4-gwiazdkowy ośrodek sportowy już i jeszcze będziemy go rozwijać. Mówimy o boiskach, Orlikach, mówimy o boiskach, które tu i teraz się budują. Na Piaskowej Górze powstaje ośrodek lekkoatletyczny przy szkole numer 20-26 na Podzamczu. W tym tygodniu albo w przyszłym podpisujemy umowę na rozpoczęcie projektu stadionu na Nowym Mieście, na ośrodek lekkoatletyczny.
Natomiast trzeba, to są oczywiście ogromne pieniądze na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży. Pierwsze igrzyska szkolne, wielki sukces w czerwcu. To są bezpłatne nauki pływania dla dzieci z klas drugich i trzecich. Tysiące dzieci. Nigdy tego w Wałbrzychu nie było w takiej skali. Ale trzeba powiedzieć, że ten sport kwalifikowany, piłkarze, siatkówka, koszykówka, właściwie te trzy dyscypliny, w mniejszym stopniu, bo są mniej kosztowne, kolarze, lekkoatleci, zapaśnicy, kosztuje. Nie da się sportu, który budzi pozytywne emocje, który przyciąga do hali sportowej tysiące ludzi, nie da się robić tego sportu za złotówkę. Tak nigdy nie było i tak nigdy nie uda się zrealizować obecnie takich zamierzeń. Dlatego... Tylko też warto zweryfikować, na jakiej klasie nam sportowej zależy, bo po to właśnie chyba jest między innymi ta komisja sportu. Myślę, że Rada Sportu dość precyzyjnie określiła, że dzisiaj nasze możliwości jako ośrodka sportu, w sensie wygenerowania takich środków, takiego rodzaju pozytywnej energii, gdzieś oscylują na poziomie pierwszej ligi, bo nie ekstraklasy piłkarskiej, na poziomie pierwszej ligi, bo nie ekstraklasy siatkarskiej i na poziomie prawdopodobnie pierwszej ligi koszykarskiej. I to jest ten poziom, wydaje się, dużych ambicji naszych, ale osiągalny, tak? Każdy szczebel wyżej rodzi poważne pytania. Poważne pytania o sponsoring, poważne pytania o trwałość takiego projektu sportowego. Jesteśmy już po porażce, jeśli chodzi o Ekstraligowy Górnik, tak? Wnioski wyciągniemy chyba. Myślę, że wszyscy wiemy doskonale, że czasy takich tworzenia drużyn ad hoc, tworzenia projektów sportowych z niczego minęły. To jest, widzimy upadek wielkich firm piłkarskich, choćby takich jak LKS, Sząbierki, wielki problem Śląska Wrocław, na naszych oczach ocierającego się o bankructwo. Wydaje się więc, że trzeba postępować niezwykle ostrożnie. Ja muszę powiedzieć, że brakuje tych pieniędzy u nas na piłkarzy, na sport kwalifikowany. Ciągle jest ich zdecydowanie za mało. Poszukujemy takiej inżynierii finansowej, sponsorów, poszukujemy wspierających takie dofinansowanie, bo miasto niewiele więcej może przeznaczyć, szczególnie biorąc pod uwagę ogromne nakłady na Akwazdrój, na bazę sportową, na Orliki, na boiska, które teraz się budują. Zwracam uwagę, w każdej dzielnicy budujemy nowe boiska przy szkołach. Przy szkole numer 5 sala gimnastyczna nowa, właśnie na nowo zbudowana, za chwilę będziemy budować boisko. Boisko w szkole numer 15 na Starym Zdroju już jest Orlik na 11 listopada, teraz będzie w szkole numer 30. Będzie boisko kolejne budowane na Sowięcinie, prawdopodobnie na wiosnę, więc można powiedzieć, że chcemy zapewnić ten fundament, tą bazę. To wymaga ogromnych nakładów i już tutaj nie jesteśmy w stanie wiele więcej przyznać. Bo do czego zmierzam w tym pytaniu? Ano do tego, że nasze drużyny są już wysoko w tabeli, więc musimy się spodziewać tego większego nakładu, jeżeli awansują, tak? Po tym kątem. Więc tu zawsze jest ten dylemat. Kibicujemy, żeby było coraz lepiej, ale wiemy, że wyższa klasa sportowa to oznacza zdecydowanie większe wydatki, na które musimy trochę poczekać, tak bym powiedział. Panie prezydencie, rewolucja śmieciowa. Czy ma pan już jakieś dane od swoich służb? Jak to wygląda? Monitorujemy tą sytuację. Jest znacznie lepiej niż można było się spodziewać po takich trochę kasandrycznych, katastroficznych przepowiedniach przed wprowadzeniem, ale nie jest tak dobrze, jak byśmy chcieli, żeby było dobrze. Każdy tydzień, każdy miesiąc to są kolejne uwagi, które wysyłamy naszemu partnerowi, który wygrał przetarg, czyli firmie Alba. Każdy miesiąc to są doświadczenia, gdzie należy dostawić pojemniki, gdzie należy częstotliwość zmienić. Każdy dzień bez mała to są uwagi krytyczne, bardzo często mieszkańców. No ale ja zwracam uwagę, że dziś mamy październik, minęło niecałe 4 miesiące, a wszystko się zmieniło.
a wszystko jest już inaczej. Nie ma dzikich wysypisk, bo nie ma żadnego powodu, żeby były, skoro można wystawić na ulicę stare meble, jakieś wielkogabarytowe spokojnie, odpady bez żadnego problemu. I następnego dnia, czy w ciągu tam 2-3 dni zostanie to zabrane. Czeka nas poważny jakby projekt inwestycyjny instalacji do segregowania, recyklingu tych wszystkich odpadów, który będziemy chcieli w mieście zrobić, a przede wszystkim, na co bardzo rzadko zwraca się uwagę, czeka nas zbudowanie takiego nowoczesnego miejsca zagospodarowania trawy. Trawy, liści, gałęzi. Na to Komisja Europejska, Ministerstwo Środowiska zwraca ogromną uwagę. My mamy bardzo dużo lasu. Mamy 550 hektarów lasu. Mamy ogromne tereny zielone. Grabimy liście, kosimy trawę na ogromnych terenach. Wałbrzych jest zielonym miastem. My to dostrzegamy zwykle tylko w niektórych porach roku, ale to wymaga wielkiego nakładu sił i środków. Mamy parki piękne, które od tego roku zaczęliśmy sukcesywnie odnawiać. Coś z tymi odpadami, z tą trawą trzeba robić. I tutaj nie da się utrzymać sytuacji, gdzie będziemy to wysypywać do jakiegoś rowu. Musimy zbudować nowoczesną kompostownię. To jest bardzo dobre, bo ten kompost jest później wykorzystywany na nawożenie. Przyszły rok to będzie czas budowania, że tak powiem, jeszcze kolejnych elementów instalacji. Mamy swoją linię segregacyjną na ulicy Beethovena. Będziemy ją jeszcze doposażać, tak żeby za 2, 3, 4 lata, tak jak w tym programie Zielony Wałbrzych 2020 określiliśmy, żeby wcześniej nawet niż to prawo od nas wymaga, żeby móc pochwalić się, że Wałbrzych jest nie tylko normalnym miastem, jest czyściejszy niż inne. I taką mam ambicję i myślę, że nie tylko ja. Na koniec dzisiejszej rozmowy chciałbym pana zapytać o budżet partycypacyjny, a konkretnie o to, czy jest pan zadowolony z inwencji twórczej Wałbrzysza. No myślę, że tak, chociaż można powiedzieć, że niektóre z pomysłów były tyleż oryginalne, co takie no nierealne, tak bym powiedział. Ale cieszyliśmy się razem z wszystkimi, którzy w to byli zaangażowani. Cieszyliśmy się z każdego przejawu takiej aktywności indywidualnej, bo to często są, że tak powiem, projekty pojedynczych tak. osób, którzy budują wokół siebie jakąś taką energię i społeczność taką zaangażowaną w ten projekt. I cieszyliśmy się również z tych projektów, które były wynikiem czy emanacją pewnych dążeń całych dzielnic, czy też środowisk. Myślę, że jest bardzo dużo tych projektów. Jak na pierwszy rok takiego ogólnomiejskiego budżetu partycypacyjnego do pierwszego etapu zostało zgłoszonych 100-kilkadziesiąt wniosków, więc zupełnie nieźle. Myślę, że jest lepiej niż wielu miastach. A ile może zostać zrealizowane według pana? No, wszystko zależy od tego, na co będą mieszkańcy, będziemy głosować, bo przypominam, że przeznaczyliśmy na to bardzo dużą, jak na wielkość naszego miasta, kwotę 4 milionów złotych. Podzieliliśmy to na budżet, na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. No i teraz w zależności od tego, które projekty znajdą jak tą przeważającą liczbę głosujących, bo może się okazać, że jeden bardzo popularny wniosek, na który zagłosuje ogromna liczba tych biorących udział w tym wyborze, no może zabrać, że tak powiem, środki innym. Ale będziemy się zastanawiać. Ja złożyłem deklarację na tych spotkaniach, które odbywaliśmy w każdej dzielnicy, w szkołach, w różnych środowiskach. Składałem deklarację, że jeśli się okaże, że jakiś projekt mógłby być zrealizowany, a brakuje jakąś tam sumę, będę negocjował z panią skarbnik, żeby zwiększyć ten budżet. Czyli inwestycje w 2014 roku możemy się spodziewać znowu? Myślę, że będzie w 2014 roku. To jest w sumie przy okazji budżetu partycypacyjnego, ale to jest ogólnie, to jest ważne pytanie, czy ważne zagadnienie, dlatego że po pierwsze Wałbrzyszanie muszą dostrzegać, że to nie jest zmiana miasta, jego przebudowanie, stworzenie marki nowego Wałbrzycha, nowego Wałbrzycha innego, lepszego, nowocześniejszego, to nie jest słomiany zapał. To jest konsekwentna,
z żelazną konsekwencją realizowana idea tego, że Wałbrzych nie dość, że może być, tylko że będzie innym miastem, nowym, takim, do którego będzie chciało się nie tyle wracać, do którego będzie chciało się przyjechać i tu się osiedlić. Ja już dzisiaj sygnalizuję, część mieszkań komunalnych, które zaczniemy budować w tym roku jeszcze, na początku przyszłego roku następne, będzie przeznaczona dla młodych ludzi, którzy chcą po prostu tu się osiedlić z dziećmi po to, żeby liczba mieszkańców Wałbrzycha nie spadała, tylko rosła. Otóż ten program zmiany tego miasta wymaga inwestycji w każdej dziedzinie życia. W przyszłym roku będziemy robić jeszcze więcej remontów i przebudowy dróg. Będziemy kontynuować budowę mieszkań. Będziemy remontować szkoły, choć zasadniczo prawie każda już w tym roku ma ten projekt unowocześnienia rozpoczęty. Będziemy przebudowywać czy budować na nowo stadion na Nowym Mieście, remontować, rewitalizować kamienice, będziemy rewitalizować parki wałbrzyskie. Wałbrzyszanie muszą w 2014 roku i zobaczą to, że ta lokomotywa się rozpędziła i ona wcale nie będzie się zatrzymywała dlatego, że już coś tam zrobiono. To musi być trwały proces wymagający niezwykłej mobilizacji, dużych środków, mobilizacji wszystkich współpracowników, służb, również mieszkańców, trochę cierpliwości i odrobiny szczęścia. Czyli mówiąc krótko, nadrabiamy zaszłości. Nadrabiamy wieloletnie zaległości, tak. Panie Prezydencie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Chciałem tylko przypomnieć, że moim i Państwa gościem był prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szołemy.